Witam serdecznie. Nie przez przypadek znajdujemy się na ulicy 30 Maja. Dziś przeniesiemy się w przeszłość, aby przypomnieć wydarzenia z roku 1960 i zaprezentować przejawy walki partii komunistycznej z Kościołem katolickim. W Kościele i społeczeństwie polskim trwa dyskusja nad relacją pomiędzy człowiekiem wierzącym a minionym systemem komunistycznym. Obraz tej relacji na terenie naszej diecezji przedstawia ksiądz dr Dariusz Śmierzchalski-Wachocz w książce Partia komunistyczna wobec Kościoła i przejawów wiary katolickiej w swoich szeregach. Praca ta pokazuje metody inwigilacji i indoktrynacji, za pomocą których łamano ludzkie sumienia w tamtych czasach. Takie moje doświadczenia osobiste, kiedy po wizytach kolędowych ewentualnie w kancelarii przebywali ludzie, którzy tłumaczyli się, że z powodu na przynależność czy do organizacji partyjnej, czy służba w wojsku, bo wszak jak wiadomo jest związany z wojskiem, nie mogli chodzić do kościoła, nie mogli zawierać ślubów kościelnych, chrzcić dzieci i tak dalej. I to było takim powodem, że narodził się pomysł zainteresowania, spojrzenia właśnie na ten okres najnowszej historii powojennej.